Witajcie, myszki z History Travel, w kolejnym odcinku z Hardline 4 na okazji Case Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku robiliśmy kilka desantów, po czym zrobiliśmy mega desant na Indie, co bardzo się udało, z tego względu, że też nie było zbytnio trudne, ale teraz wysyłamy więcej naszej armii, z tego względu, że niestety, ale mamy braki. Tak, mamy braki w, jeżeli chodzi o armię i musimy szybko... Złą armię wziąłem. Musimy teraz szybko wypełnić front. A ci... Ci tutaj będą dalej walczyć. Widzę, że mamy problem z zaopatrzeniem oraz wyjątkowo wysyłają strasznie dużo dywizji tutaj. Co nie jest ciekawe, więc co najwyżej za chwilę zmienimy naszą flotę, żeby tutaj patrolowała wszystko i niszczyła. Więc w międzyczasie co możemy zrobić? No, możemy zacząć budować co? Flotę. Okej, tak, już rozumiem, o co chodziło. Bo tam opowiadali, że był jakiś tam błąd z tym i takie, jaki błąd, to teraz widzę go. Okej, więc tak, na wyspie, gdzie nie ma kolei, będziemy budować kolej, oczywiście, że piątkę. Dlaczego nie? I oprócz tego supply hub. Tak. Nasz najlepsze rozwiązanie. I teraz czekamy. No, nawet szybko zostanie wybudowane. Kolej, no niestety za rok. Ale mówi się szkoda. W międzyczasie popatrzmy sobie, jak to inaczej wygląda. No. Nasi sojusznicy się jakoś nie postarali, jeżeli chodzi o to. Ale ja tutaj mam wszystkie te państwa, które musimy zniszczyć, więc no... Trochę zajmie to. Oczywiście moglibyśmy pójść od razu na Kanadę i wiecie, no, Kanada... To takie państwo, gdzie... że tak powiem, jak je zniszczymy, to wtedy będzie koniec, tylko że zniszczenie może potrwać 2 lata po lądowaniu, więc no... Więc nie jest to zbyt miłe. Dobra, wszystkie dywizje tutaj, na ten rozkaz. Teraz niech się szybko się zajmą tym. Mamy tutaj wystarczająco samolotów i mamy helikoptery. W ogóle śmieszne jest to, że mamy helikoptery. I jak to wygląda teraz tutaj? Tutaj dajmy rozkaz. Kolej już powoli się buduje, bo widzę. A jeżeli chodzi o resztę tutaj... Tutaj też wybudujemy kolej. Kolej żelazną. Trochę mało mamy fabryk, więc może nie wiem, cywilniaczku by się przydało teraz nas spamować. Ale najpierw tutaj wszystko ustawmy, żeby się budowało. O, i tak ładnie się buduje. Więc niech teraz tutaj wszystko leci i my sobie... no, poradzimy sobie jakoś z tym. No, musimy. Na nasze nieszczęście... na nasze nieszczęście to... Oni, że tak powiem, też ich jest sporo. Okej, Persja. O, Persja ma Whitepeace'a. Się zwhitepeace'owała, tego jest coś takiego, że... Była prawie już pod Delhi, a teraz my jesteśmy prawie pod Delhi, więc to tyle się różnica zmieniła, że z zachodu już mają Whitepeace, a ze wschodu nie. Asyria? A, zapewne tutaj coś się wyzwoliło, jakaś Asyria, którą przed chwilą pokonali, a teraz znowu są w wojnie. Już nie jesteście w wojnie? Nie, już pokonali na pewno. Okej, więc jak to wygląda tutaj? Wygląda tak, że my mamy problemy z zaopatrzeniem, ale oni mają większy problem z tym, że my mamy wojsko. Tak, a oni trochę słabo mają z tym wojskiem. Zapewne ci będą na dole bardzo duży opór robić, dlatego że, jak pamiętacie, Sabczyk zazwyczaj ma tyle dywizji, że może robić cokolwiek. Okej, tutaj na razie sobie wyłączmy... No te punkty doświadczenia kompletnie, ale to kompletnie słowo mi wchodzą. Co tutaj jeszcze mamy? Patrzmy. O, już możemy właśnie samolot wsparcia ulepszyć.
Oczywiście pomiędzy odcinkami zawsze tutaj wszystko sprawdzą, żeby mieć, nie mieć jakichś takich większych problemów. To jest bomby, tak. Więc tutaj możemy Light Bomber dać. Ground Attack. No, Light Bombera damy. Tutaj presets. No, mówi, że tak niby jest lepiej, ale okej. No i chyba wszystko. Dobra, więc teraz tylko zmienimy sobie. No i nawet wcześniej daliśmy tego. To jest tak, advanced. Przez dłuższy czas naprawdę nie wiedziałem, jakie rozróżnia się samolot. Dopiero później zobaczyłem, że są te ikonki. I te ikonki no trochę zajmują, żeby odgadnąć, co one dokładnie znaczą, ale później się człowiek przyzwyczaja. Okej. No, przejęliśmy im Delhi. To już myślę, że to będzie powolne przejmowanie ich. Oczywiście większość teraz naszego manpowera będzie szło na okupację, ale powinniśmy sobie poradzić. Tutaj już powoli buduje się. Teraz tylko jest taki problem, że kolej. Tak, kolej. To jest najlepsze, że przez to, że to jest piątka, to prędzej już tutaj to będzie musiało szybciej pójść niż zanim się to zrobi, więc zapewne sobie zmniejszymy wszystko do jedynki. Tak, zmniejszymy sobie wszystko do jedynki, żeby to się już potworzyło, a później sobie zamienimy na piątkę. Bo o dziwo naprawdę ta piątka bardzo długo się buduje. Zawsze mi się wydawało, że ona się, że kolej to naprawdę wyjątkowo szybko się buduje, a okazuje się, że nie. Że to było kłamstwo. Przez cały czas żyłem w kłamstwie. Okay. Więc jak tutaj wygląda budowa kolei? I tak we wrześniu będzie, więc nie będzie jakaś większa różnica. Mamy już punkt zaopatrzenia, tylko fajnie by było, gdybyśmy jeszcze mieli kolej do tego zaopatrzenia. Jak to wygląda? Mamy tą czwórkę. Tak naprawdę mamy wybudowane o tą jedynkę. I na razie nic więcej. Uda nam się chyba przejąć. No, mamy punkt zaopatrzenia. Chyba nawet bez tego trochę nam daje. Tak, chyba trochę nam daje, bo nasze dywizje zaczęły atakować. A nie, chyba mam już kolej. Więc sobie zacznijmy ją rozbudowywać. I dajmy ją na górę. Niech się zajmie tym. Nasz sztab kolejowy. Tak, mam już zaopatrzenie. Więc niech się tutaj zmieni na normalny atak. W ogóle nie macie żadnych dywizji tutaj. Uwielbiam, kiedy armia stoi naprzeciwko niczego. Okej, Japonia coś nam dała, więc bardzo chętnie przyjmiemy to. Kolejna doktrynka. Jak ja dawno doktrynek nie robiłem? I to przez to, że za bardzo wojny nie prowadziłem. A ta wojna to sama się prowadzi, więc nawet nie zwracam na to zbytnio uwagi. Jak to wygląda? No jeszcze do Afganistanu będziemy musieli wejść. Nie będzie to najłatwiejsza rzecz z tej strony. O, Niemcy się zdesantowali z drugiej. Tutaj widzę, że aż tak większego oporu tutaj nie ma. Jeszcze w Madrasie. Tak, no widzę, że właśnie opór został zniszczony. Badanie, logistyka. Ostatnio zmieniałem dywizję, żeby pasowały. Tutaj możemy też odpalić to. Antipartizan. No, więc już Indie to padają. W głównej mierze teraz będziemy potrzebowali sobie znaleźć na flotę NATO na Kanadę, bo Centroameryka to... O, mamy na Hawajach gości. Czy co, ja może... Jeżeli mamy na Hawajach gości, to
Wyślę tutaj armię. A właśnie, Delhi skapitulowało. Więc teraz niech się tylko zajmą tymi tymi pozostałościami. Dobra, tutaj jest strasznie dużo tych, co zostało, takich pojedynczych. Okej. Okay. A no. Nie będzie zbyt miła. Niech te trzy dywizje pójdą tutaj, niech. Bo Afganistan ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli dobrze pamiętacie, to on przez dłuższy czas był był zniszczony jednak. Bo tam go przyjęli bardzo szybko. Ale to, co my teraz musimy porobić, to the rush on rampart. Nexus, we shall hunt beyond India itself. Szczerze powiem, podoba mi się bardziej mieć posiadanie teraz White Peace'a. No. Jeżeli ja po prostu teraz mogę wyjść z tej wojny. Wiecie co, ja tylko zaneksuję was. Bo wy też jesteście moją własnością. Więc to też możemy przejąć. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, no, no akurat jeżeli chodzi o nich, to my już kontrolowaliśmy większość, więc i dla nas to się należy. I wreszcie możemy zacząć robić to. Tak, to co to chciałem od prawie początku porobić. Dobra, i nasza armia może się wycofać. Dosłownie. Wy też nie musicie już na Kubę się udawać. Okej. I teraz mam problemy, żeby nawet linię narysować. Okej, już. To tutaj. Jakąś własną armię zrobiłem sobie? Dziwne. Radamy sobie tutaj. I wy też. I wyćwiczcie teraz wszyscy, bo potrzebujemy, żebyście byli wyćwiczeni przed kolejnymi wojnami. Tak naprawdę kolejne odcinki to będzie robienie drzewka, co można zrobić z Rosją. Taki typowy gameplay z Rosji. Okej. Okay. Dobra, i tutaj tak, Australia. No, wyzwolimy Australię i Nową Zelandię. Dalej, Papua Nowa Gwinea, give it to Australia. Możemy Australii dać. Będzie coś z Indiami, bo to co nie kontrolujemy Indii, ale nie wiem, czy. Nie mam nic z Indiami. Dobra, jeszcze to co weźmiemy sobie, to te tereny. Mówię, no. Straciliśmy dużo, ale już nie chciało mi się walczyć, już wolałem sobie zrobić te drzewka. Okej, mamy Sikkim. Afganistanu nie zdobyłem, więc po co ja mam się nawet tam jakoś dążyć. Okej, możemy wyzwolić Sikkim. Teraz jest królestwem. Tutaj trochę się biją między sobą. Jest tutaj. Ale nie wiem, co to jest. Zastanawiam się, dlaczego gra postanowiła im dać to. Dobra, więc tak. Możemy najpierw przeciwko Turkestanowi. O. Aż tak łatwe to nie jest. W sumie po polsku to też się można przetłumaczyć na Turkestan. Jest, więc jest dużo różnych tłumaczeń tego słowa.
My na razie mamy co. Tutaj możemy zaatakować tych, więc właśnie o to chodzi. Tutaj to będzie słabo, dlatego że nikt tutaj się za bardzo nie zwraca uwagi. I pytanie jest takie, czy tamci to już padli, tak padli, że już. Tak, padli tak, że już padli. Pytanie, co będą chcieli zrobić. O, już możemy Indie. Dobra. Imperium czy India Federation? India Federation. Zróbmy. To co tutaj będą się nazywać Imperium? Jak to Indie się skończyły nazwa? Ok, więc może Niemcy oddadzą te części. Chosen name. A, bo my w ogóle wyjdziemy i stworzymy własną frakcję. Nie chciałem tego robić, ale okej. Okay. Dobrze, że wyszedłem. No, dobrze, że wyszedłem. Szkoda, że tak się to skończyło, ale już z Niemcami nie będą walczyć, bo Niemcy są zbyt potężnym przeciwnikiem. No, chyba, że Niemcy sami będą chcieli to zrobić. No to wtedy nie będę mieć innego wyboru, żeby to zrobić. By tam ich zaatakować. Closer support. Tak naprawdę już mamy strasznie dużo, jeżeli chodzi o ten jak wpływy. Tutaj Niemcy będą chyba kontrolować do końca świata. Więc tak, czas podbić Turkestan wreszcie. I co tam dalej możemy zrobić? Możemy o to zrobić. Wtedy nasi sojusznicy będą mogli do nas dołączyć. Tutaj widzę, że chyba część dywizji jeszcze się do nas wybiera. Więc tutaj szybko sobie damy. No, trochę go wyboostowaliśmy, nie powiem. Trochę nasza wina, że taki spory się stał. Ale czasami tak bywa, że człowiek chce, a tutaj coś innego dostaje. Okej. Okay. Wystawmy te dywizje. Dobra, jeszcze gdzie mamy? Mamy jeszcze tutaj. Już nie chcemy się ustawiać, więc wykorzystam z najprostszej mechaniki świata. Oj, helikoptery. Nice. To może tutaj go wyślemy. Dobra. Offer autonomy to Turkestan. Nie. Offer autonomy, but take Transcarpia. Nie. Demand their full incorporation. Tak. Demand protocol and QLNE. Outright the... incorporation, może się zgodzą. Aha, nie zgodzili się. No, kto by się spodziewał? Atak. O, Finlandia nas embargowała. Dostałem jakiś dziwny dźwięk, który nawet nie wiem, co oznacza. Możemy działo sobie porobić. I co dalej? No dalej? Dalej czekamy. W sumie wybadaliśmy bardzo dużo rzeczy. Jesteśmy na dobrym poziomie. Raczej nie uda nam się pokonać Reichspaktu przy obecnym stanie rzeczy. Ale możemy zawsze próbować. Jak to wygląda z całym światem? Gdzieś dywizje płyną. No jeszcze płyną tutaj. Zanim dopłyną, to trochę minie czasu. Czyli kory nam się robią jakieś. Czekajcie, mam tu kory? Wow. Dziwny dźwięk, ale śmieszne. Dobra. Bring back the Cossack. Seek allies. O, właśnie to możemy porobić. Myślę, że bardziej tutaj się po prostu patrzymy się na wschód.
Jest kilka państw, znaczy się kilka państw, które jest niezależnych. I teraz wchodzimy tutaj, to naprawdę tak smutno wygląda, że mogliśmy mieć to wszystko, ale odrzuciliśmy to. Tak, możemy to zrobić. Myślałem, że tutaj nic nie zrobimy, byśmy musieli z Persją walczyć. Raczej to byłoby prosta wojna, tylko na tym musimy ogarnąć sobie tych wszystkich tutaj. Invite Persię. A, nie, możemy zaprosić Persję. Okej. Okay. Jak to jest z Serbią? Serbia chyba ma własną frakcję, dlatego nie możemy ją poprosić. Tutaj jest jakieś takie pogłębienie dziwne. Może kiedyś tutaj było większe jezioro i teraz ktoś zapomniał o tym zrobić, bo to wygląda dziwnie. Okej, okay, artyleria. Podoba mi się czasami, jak dają więcej mio do artylerii, żeby móc porobić jeszcze inne rodzaje. To jest nawet fajne. Okej, okay, Persja dołączyła. Możecie dołączyć do naszej wojny? Możemy nawet coś wam oddać, jeżeli macie klejmy. Chyba nie macie klejmów. Ale zawsze możemy coś oddać. Okej. Okay. Raczej tego nie zrobimy. To może by się mi udało, ale najpierw poróbmy to. Dlaczego mamy takie minusy? Co się stało? Combat casualties. Tutaj chodzi mi o tych. To zróbmy. Może się zgodzą. Co to jest combat? No, mamy trochę tego. Political propaganda. Możemy odpalić ponownie. Start sending agitators. Ok. I co to będzie? Czy oni są na dobrym poziomie, ale. Ok, chyba się skończyła wojna między Antantą a Niemcami, tak. Antanta chyba się poddała. Się nie dziwię. Mogli się poddać po takiej długiej wojnie. Tutaj nic. Tutaj możemy już Modern Chases. Fast czy Medium? Myślę, że nadal Medium będziemy robić. Jak to wygląda? No możemy posłać taką jedną dywizję, żeby szła, nie wiem, na przykład w tym kierunku. Powinno coś nam przyspieszyć. No, walka z słabym państwem, które ma po prostu dużo terenów. W skrócie, na tym polega. Okej, okay, zgodzili się, bardzo chętnie. No, teraz wszyscy umierają. Okej, okay, Sikim się poszedł do góry. To możemy zrobić sobie. Coś tutaj jeszcze mamy. Teraz to jest takie typowe dorabianie już tego, co tylko możemy dorobić. Bo oczywiście czołgi moglibyśmy zacząć robić dywizje pancerne, tylko przeciwko komu? Większość naszych przeciwników nie będzie. Nie jest na takich terytoriach, gdzie czołgi byłoby fajnie wysyłać. Tutaj chyba będzie i tak bypass. Nie? Chyba bypassu? No. No, szkoda. Myśmy się zbypassowali. Najprostszą rzecz. Tutaj patrzę. Nie kojarzę gościa. W ogóle oni, że przeżyli tak długo, to też jest dosyć zabawne. Dobra. Demand Sahalin, common interest in the east. Tudum. Nie, myślę, że tutaj będziemy. Sahalin. My mamy już Sahalin właśnie. Więc w sumie ominęliśmy większość rzeczy. Dobrze, że Persja dołączyła, bo to tak przyspieszyło nam wojnę. Mamy nadal tego gościa, który idzie tam? Nie, nie mamy już tego gościa. Czasami bronią się.
Jak to wygląda? No dobrze. Podoba mi się, że mają we fladze nadal flagę brytyjską, jakby w ogóle mieli nadal jakieś powiązanie. Chociaż powiem szczerze, pamiętam, taki kiedyś był projekt, który polegał na tym, że chciano zrobić coś takiego, że jak masz tam, jesteś jakimś tam państwem, to wtedy możesz mieć własną flagę marionetki. I nawet fajnie to wyszło, ale nie powiem, to po pewnym czasie to było takie, że że w sumie to strasznie dużo roboty na coś, co w sumie tak mało osób będzie zwracało uwagę. Naprawdę jest takie małe rzeczy, które dużo potrzebują pracy, a no trochę to jest denerwujące, że aż tak dużo. Okej, w takim razie wysyłamy. Tak, niech się tutaj udają. My tutaj zacznijmy robić. 600 dni, no to sporo z tego. Ale oni się nawet dobrze trzymają, więc nie powinno być aż tak źle. Okej. Dlaczego Indie wypowiedziałeś wojnę z kimś? Wypowiedziałeś im wojnę, oni nie są z nikim. Okej. No więc czas zaatakować Mongolię. Mongolia time. No myślę, że będziemy je integrować. Nie sądzę, żeby był jakiś pożytek z tego, że będą tutaj stali. Chcemy mieć trochę więcej manpowera. Okej. Więc najpierw zobaczymy, co tam na wschodzie jest, a później co będzie dalej, to już sam ogarnę, dlatego że wiadomo, że chodzi jeszcze o manpower, którego no aż tak dużo nie mamy, a chodzi też o naszą produkcję, którą wydaje mi się, że oczywiście produkcja byłaby fajna, gdyby... Okej, co tutaj mam? Wszystko jest zrobione. Gdyby nie to, że Niemcy już mają sporą frakcję. No powiedzmy sobie szczerze, że jest spora. Kanada nie walczy z nimi, więc aż tak bardzo nie jest zajęta. Co najwyżej mamy tą dwójkę, która tak jeszcze trochę walczy. Jakoś to zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że to jest taka typowa seria, gdzie robimy World Conquest. Tylko po to, żeby zrobić World Conquest, dlatego że World Conquest w takich modach jest naprawdę czasochłonny. Dobra, do zobaczenia, Dragon. No to cześć.